Rozdział 15. Bane szedł korytarzem powolnym, ostrożnym krokiem. Choć z pozoru wydawał się posępny i wyglądał pokornie, w duchu triumfował. W ciągu tych kilku tygodni, jakie upłynęły od spotkania z Gitany, jego życie zmieniło się radykalnie. Uczyła go tak, jak obiecała. Pierwszych kilka sesji wlokło się niemiłosiernie, bo pomagała mu pokonać lęk umysłu przed własnym potencjałem. Kawałek po kawałku czarny całun został zdarty. Kawałek po kawałku pomogła mu odzyskać to, co stracił, aż znów poczuł, jak potęga ciemnej strony płynie mu w żyłach. Od tej chwili szkolenie poszło znacznie szybciej. Karmiony żądzą zemsty, parł naprzód. Sycił nią swoje zdolności używania mocy. To ona pozwalała mu zrozumieć lekcje, które mistrzowie przekazywali Gitani, a ona jemu. I chociaż instruktorzy nadal go ignorowali, znów uczył się wszystkiego tego, co inni uczniowie. I to bardzo szybko. Mijając kolejnego studenta, Bane pochylił głowę, nadal udając pokorę. Ważne było, aby nikt nie podejrzewał, że coś się zmieniło. Swoje nauki z Gitani ukrywał przed wszystkimi, tak samo jak przed nią ukrywał treningi z Kasimem. Kasim wiedział, że szermierka szła Bane'owi coraz lepiej, ale nie miał pojęcia, jakie są jego postępy w innych dziedzinach. Gitani znała zaś jego postępy w uwalnianiu prawdziwego potencjału mocy, ale nie wiedziała, że opanowuje również arkana walki na miecze świetlne. Ostatecznie oboje mieli prawo nie doceniać pełnego wachlarza jego zdolności, a Bane'owi podobała się subtelna przewaga, którą mu to dawało. Jego dni znów wypełniały nauka i treningi. W najciemniejszych godzinach nocy, przed pierwszym brzaskiem, spotykał się z Kasimem, by trenować szermierkę. W południe spotykał się z Gitani w archiwum, gdzie mogła dzielić się z nim wiedzą bez obawy, że ktoś im przeszkodzi lub ich odkryje. A kiedy nie trenował z Kasimem i nie studiował z Gitani, czytał starożytne teksty. Pojawił się kolejny student i Bane usunął się na bok, stwarzając pozory słabości i lęku, aby ukryć swoją metamorfozę. Odczekał, aż kroki tamtego ucichną całkiem, zanim skierował się w dół, ku najniższym poziomom świątyni. Cordis lub inny mistrz może by potrafił przeniknąć fałszywy obraz, w jaki się spowił, i wyczuć jego prawdziwą moc. Cóż, kiedy sami byli zaślepieni własną arogancją, uznali go za porażkę, więc teraz był poza kręgiem ich uwagi. Na szczęście ta anonimowość bardzo odpowiadała Bane'owi. Prawie wcale nie sypiał. Wydawało mu się, że jego ciało nagle przestało potrzebować snu, że karmi się coraz lepszym opanowaniem przez niego ciemnej strony. Godzina lub dwie medytacji każdego dnia wystarczały, aby jego ciało było pełne energii, a umysł jasny. Poszerał wiedzę z apetytem zagłodzonego rancora, pochłaniając wszystko, czego dowiadywał się od swoich tajemniczych nauczycieli, i ciągle żądał więcej. Fechtmistrz był zaskoczony jego postępami, a nawet Gitani, pomimo wielu lat nauki z Jedi, miała problemy, żeby utrzymywać się przed nim. Wszystko, czego Bane dowiadywał się od nich, uzupełniał wiedzą starożytnych. Od przybycia tutaj wyczuwał, jak wielka wartość ukrywana jest w archiwach. A jednak odwrócił się od nich, kiedy wciągnęły go codzienna rutyna i intensywna nauka w Akademii. Teraz rozumiał, że jego pierwotne przeczucia były prawdziwe. Wiedza zawarta w pożółkłych pergaminach i oprawnych w skórę manuskryptach miała ponadczasowy walor. Moc była wieczna, a choć mistrzowie Akademii podążali teraz inną drogą aniżeli ich przodkowie, wszyscy szukali odpowiedzi w ciemnej stronie. Ta ironia losu wywołała uśmiech na twarzy Bane'a. Był wyrzutkiem, studentem, którego Cordis chciał pozostawić w tyle. A jednak z pomocą Gitani, Kasima, a także dzięki własnej pracy w archiwum, odbierał lepszą edukację niż jakikolwiek inny student na Korribanie. Wkrótce prawda wyjdzie na jaw. Kiedy przyjdzie właściwy czas, Sirak dowie się, że nie docenił Bane'a,
Wszyscy się dowiedzą. Doskonale, orzekł Kasim, kiedy Bane zablokował młynka Mrocznego Lorda i sparował własnym. Nie udało mu się uzyskać bezpośredniego trafienia, ale zmusił Fechmistrza do cofnięcia się o pełny krok pod energią jego ataku. Nagle Twi'lek wyskoczył wysoko w powietrze, obracając się i wykręcając tak, by sięgnąć Bane'a, kiedy nad nim przelatywał. Bane jednak był gotów. Przeszedł od ataku do obrony tak gładko, że wydawało się, jakby to była jedna sekwencja. Odparował oba ostrza broni Kasima, jednocześnie odskakując w bok i odtaczając się w bezpieczne miejsce. Odwrócił się w stronę przeciwnika, ale stwierdził, że Kasim opuścił już broń, co oznaczało koniec lekcji. Bardzo dobrze, Bane, rzekł Twi'lek z lekkim ukłonem. Myślałem, że tym ruchem cię zaskoczę, ale potrafiłeś przewidzieć go i obronić prawie doskonałą formą. Bane rozkoszował się pochwałami mistrza. Żałował, że to koniec sesji. Oddychał ciężko, jego mięśnie lśniły potem i drgały od adrenaliny. Ale wydawało mu się, że mógłby tak walczyć godzinami. Sparring i ćwiczenia stały się dla niego czymś więcej niż tylko wysiłkiem fizycznym. Każdy ruch, każde uderzenie i pchnięcie zmieniały się w przedłużenie mocy działającej przez cielesną skorupę z krwi i kości. Tęsknił za innym przeciwnikiem w pojedynku, pragnął wyzwania, w którym mógłby się zmierzyć z innymi uczniami, ale jeszcze nie czas na to. Jeszcze nie. Wciąż nie był dość dobry, by pokonać Siraka, a dopóki nie będzie w stanie go zmiażdżyć, musi starannie ukrywać swoje szybko rozwijające się talenty. Kasim rzucił mu ręcznik. Bane z zadowoleniem stwierdził, że Twi'lek też się spocił, choć ani w połowie tak obficie jak on. Czy masz coś, nad czym powinienem popracować na jutro? Zapytał ochoczo. Nowa sekwencja, nowa forma, cokolwiek? Sekwencje i formy już są dawno poza tobą, powiedział mistrz. W ostatnim przejściu przerwałeś atak w środku sekwencji i ruszyłeś na mnie pod kompletnie innym i nieoczekiwanym kątem. Tak? Bane był zaskoczony. Ja właściwie nie chciałem. Dlatego ten ruch był tak potencjalnie niszczycielski, wyjaśnił Kasim. Pozwalasz teraz, aby to moc kierowała twoim ostrzem. Działasz nie myśląc i nie rozumiejąc. Napędza cię pasja, wściekłość, gniew, nienawiść. Twój miecz stał się przedłużeniem ciemnej strony. Bane nie mógł powstrzymać uśmiechu, ale po chwili zmarszczył czoło. I tak nie zdołałem przebić się przez twoją obronę, rzekł, usiłując odtworzyć walkę w pamięci. Ale im bardziej próbował, tym bardziej wydawało mu się, że jedna strona broni Twi'leka służyła zawsze do parowania ataku. W umyśle wykiełkowało mu ziarenko zwątpienia, kiedy przypomniał sobie, że Sirak używa tej samej broni. Czy miecz świetlny o dwóch ostrzach daje przewagę? Daje. Ale nie w takim sensie, jak sądzisz, odparł Kasim. Bane milczał, czekając cierpliwie na dalsze wyjaśnienia. Po kilku sekundach mistrz dodał. Jak już wiesz, w każdej konfrontacji prawdziwym kluczem do zwycięstwa jest moc. Jednak to nie jest proste równanie. Ktoś dobrze przeszkolony w walce na miecze świetlne może pokonać przeciwnika, który jest silniejszy mocą. Moc pozwala ci przewidzieć ruchy przeciwnika i kontrolować je własnymi. Im więcej jednak twój wróg ma możliwości, tym trudniej jest przewidzieć, którą wybierze. Więc miecz o dwóch ostrzach daje ci więcej opcji? Bane'owi wydawało się, że rozumie. Jednak Kasim odparł. Nie, ale myślisz, że daje, więc wynik jest ten sam. Bane przez chwilę zastanawiał się nad dziwnymi słowami Fechmistrza, usiłując je rozszyfrować. W końcu musiał się poddać. Nie rozumiem, mistrzu. Dobrze znasz jednostronny miecz świetlny. Sam go używasz i widzisz, jak używają go inni uczniowie. Moja dwustronna broń wydaje ci się obca, nieznajoma, nie do końca wiesz, co potrafi i nie możesz tego zrozumieć. W głosie Twi'leka nie było irytacji i zniecierpliwienia. Bane doszedł więc do wniosku, że samodzielnie nie byłby w stanie tego rozgryźć. W czasie walki twój umysł stara się śledzić oddzielnie każde ostrze,
w sumie dublując możliwości. W istocie jednak ostrza są połączone, a znając lokalizację jednego, automatycznie zdajesz sobie sprawę, gdzie jest drugie. W praktyce dwustronny miecz świetlny ma więcej ograniczeń niż jednostronny. Może wyrządzić więcej szkody, ale jest mniej precyzyjny. Wymaga dłuższych, szerszych ruchów, które nie przekładają się wygodnie na szybkie pchnięcie lub sztych. Ponieważ jednak jest to broń, którą trudno opanować, niewielu Jedi, a nawet Sithów ją rozumie. Nie wiedzą, jak się przed nią skutecznie bronić. To daje nam, którzy jej używamy, przewagę nad większością przeciwników. Jak Paige Gittany, zawołał Bane. Gittany odrzuciła tradycyjną broń na korzyść bardzo rzadko spotykanego Paige'a energetycznego. Jeszcze jedna cecha, która odróżniała ją od innych uczniów. Działał na tej samej zasadzie, co miecz świetlny, jednak zamiast stałego promienia, energia kryształów tworzyła tugienką wstęgę, która kręciła się, wiła i strzelała, prowadzona zarówno fizyczną siłą Gittany, jak i użytą przez nią moc. Właśnie. Paige energetyczny jest znacznie mniej skuteczny niż normalne ostrze miecza świetlnego. Jednak nikt nigdy nie ćwiczy z przeciwnikiem uzbrojonym w Paige. Gittany wie, że dezorientacja przeciwników skonfrontowanych nagle z Paige'em daje jej przewagę. Wyjawiając mi ten sekret, pozbawiasz się swojej przewagi, zauważył Bane, wskazując z uśmiechem na podwójny miecz Kasima. Tylko w bardzo niewielkim stopniu, odparł Twilek. Teraz już rozumiesz, czemu egzotyczna broń lub nieznany styl jest trudniejszy do obrony, ale dopóki sam się nie staniesz ekspertem w danym stylu, w ferworze walki i twój umysł wciąż będzie starał się odgadnąć jego ograniczenia. Bane naciskał dalej, starając się zmienić tę nową wiedzę w coś pożytecznego, co mógłby wykorzystać. Ucząc się różnych stylów, mogę zatem zmniejszyć tę przewagę? Teoretycznie tak. Spędzając jednak czas na nauce innych stylów, nie poświęcasz go na opanowanie własnej formy. Najlepsze postępy poczynisz, jeśli skoncentrujesz się bardziej na sobie, a mniej na swoim przeciwniku. Po co więc w ogóle mi to powiedziałeś? Wypalił Bane z nutką irytacji. Wiedza to potęga, Bane. Moim celem jest dać ci tę wiedzę, a ty musisz się zastanowić, jak ją wykorzystać. Z tymi słowy fechmistrz opuścił go, ruszając w kierunku schodów do świątyni, aby zdrzemnąć się kilka godzin, nim wstanie poranne słońce. Bane pozostał na dachu, zmagając się z nową lekcją, dopóki nie przyszedł czas na spotkanie z Gittany w archiwum. W archiwum unosił się smród palącego się ozonu i wypełniał nozdrza Gittany, obserwującej Bane'a przy ćwiczeniach. Pomieszczenie trzeszczało i syczało, kiedy kierował energię mocy i uderzał wielkimi snopami błękitno-fioletowych błyskawic. Gittany stała z Bane'em w samym środku tego maelstromu. Wokół nich wirował huragan, szarpiąc jej włosy i szatę. Trzasł półkami, rzucając na podłogę manuskrypty i przewracając ich kartki. Samo powietrze naładowane było elektrycznością, aż kłuło w skórę. W środku tego wszystkiego stał roześmiany Bane. Uniósł obie ręce i posłał kolejną błyskawicę, która odbiła się od ściany. Za każdym razem, kiedy padał snop iskier, intensywność rozbłysku raniła siatkówki Gittany, zmuszając ją do zasłaniania oczu. Zauważyła, że Bane nie odwracał wzroku. Źrenice miał rozszerzone i szalone od przepływu mocy. Huk był niemal ogłuszający, a burza wciąż się zbierała. Jeśli Bane nie będzie uważał, echa dotrą do pomieszczeń leżących nad archiwum, dekonspirując tajne centrum szkoleniowe przed resztą Akademii. Gittany podeszła bardzo ostrożnie i dotknęła jego ramienia. Odwrócił raptownie głowę, by na nią spojrzeć, a obłęd w jego oczach prawie ją przeraził. Uśmiechnęła się jednak. Doskonale, Bane! Zawołała z wielkim trudem, przekrzykując hałas. Na dzisiaj wystarczy! Wstrzymała oddech, dopóki nie skinął głową. Opuścił ramię i natychmiast poczuła, jak burza ucicha. W ciągu sekund
Było po wszystkim. Pozostał jedynie bałagan. Nigdy wcześniej nie czułem czegoś takiego. Jęknął, ale w twarzy wciąż jeszcze miał to samo upojenie. Gitani skinęła głową. To niezwykłe uczucie, zgodziła się. Ale musisz uważać, żeby się w nim nie zatracić. Powtarzała słowa mistrza Cordisa, który dopiero kilka dni temu nauczył ją wzywać błyskawice mocy. Jednak sama nie zdołała wykrzesać nic równie imponującego i majestatycznego jak to, co rozpętał Bane. Musisz zachować kontrolę, albo burza porwie cię razem z twoimi wrogami, powiedziała, próbując naśladować spokojny, nieco pobłażliwy ton, jaki mistrzowie przyjmowali w rozmowach ze swoimi uczniami. Nie mogła mu się przyznać, że już dawno prześcignął ją w tym nowym talencie. Nie mogła też zdradzić, że w czasie jego wyczynów czuła na gardle lodowate palce strachu. Bane rozejrzał się po powalonych półkach i stertach książek i zwojów porozrzucanych po sali. Lepiej to posprzątajmy, zanim ktoś zajrzy i zacznie się zastanawiać, co tu się stało. Skinęła głową i oboje zabrali się do przywracania archiwum do poprzedniego stanu. W trakcie pracy Gitani zastanawiała się, czy aby na pewno dobrze zrobiła, sprzymierzając się z Bane'em. Na lekcji, na której Cordis uczył ich używania ciemnej strony do przemiany mocy w śmiercionośną burzę, obecni byli jedynie najlepsi z uczniów. Żadne z nich, nawet Sirak, nie było w stanie tego pierwszego dnia wytworzyć więcej niż kilka promieni energii. A jednak, zaledwie w godzinę po nauczeniu się tej techniki od Gitani, Bane wyprodukował dość energii, aby rozerwać całe pomieszczenie. Już nie po raz pierwszy Bane przejmował od niej wiedzę i w pierwszej próbie przewyższał jej osiągnięcia. Był o wiele silniejszy mocą niż przypuszczała i wydawał się wzmacniać z każdym dniem. Bała się, że może stracić nad nim kontrolę. Oczywiście zachowywała ostrożność. Nie była tak głupia, aby przekazywać mu wszystko, czego nauczyła się od mistrzów Sithów. Jednak nawet to nie dawało jej już przewagi nad uczniem. Czasem zastanawiała się, czy to nie te wszystkie starożytne teksty dają mu przewagę nad nią. Nauka u stóp prawdziwego mistrza powinna być korzystniejsza niż czytanie prac teoretycznych napisanych tysiące lat temu. Chyba że dzisiejsi Sithowie nie byli doskonali. Niestety nie wiedziała, jak sprawdzić te teorie. Jeśli teraz zacznie spędzać kilka godzin codziennie w archiwach, Bane mógłby się zainteresować, co kombinuje. Może uzna wtedy, że jej nauki nie są tak wartościowe jak to, czego on sam się uczy. Może stwierdzi, że nie jest mu już potrzebna, a gdyby doszło do konfrontacji, nie była już taka pewna, że zdołałaby go pokonać. Gitani jednak szczyciła się swoją zdolnością adaptacji. Jej pierwotny plan, aby uczynić z Bane'a oddanego ucznia, spalił na panewce. Wciąż chciała mieć go po swojej stronie. Mógłby się okazać potężnym sprzymierzeńcem. Od chwili, gdy zabije Siraka. Przez kolejną godzinę pracowali w milczeniu, wybierając książki i ustawiając półki, zanim pomieszczenie zostało doprowadzone do porządku. Gitani rozbolały plecy od ciągłego schylania się, podnoszenia i sięgania. Opadła na jedno z krzeseł, obdarowując Bane'a zmęczonym uśmiechem. Jestem wykańczona, rzekła z przesadnym westchnieniem. Podszedł, stanął za nią, kładąc wielkie dłonie na jej ramionach, tuż u nasady długiej szyi. Zaczął rozmasowywać jej mięśnie tknięciem zaskakująco delikatnym, jak na mężczyznę jego postury. Cudownie, przyznała. Gdzie się tego nauczyłeś? Praca w kopalniach Cortosis uczy wiele na temat bólów i zakwasów, odparł, wbijając głębiej kciuki między łopatki. Jęknęła i wygięła się w tył, po czym zwiotczała, kiedy jej mięśnie zaczęły roztapiać się pod jego dotknięciem. Rzadko opowiadał jej o przyszłości, choć przez ten czas, jaki spędzali ze sobą, zdołała połączyć większość kawałków w jedną całość. Ona z kolei zawsze starała się zachować rezerwę w tym, co o sobie mówiła.
Kiedy zapytałeś mnie, czemu odeszłam od Jedi, mruknęła, czując jak odpływa pod rytmicznym uciskiem jego palców. Nigdy ci nie mówiłam, prawda? Są takie miejsca w naszej przyszłości, których wolimy nie odwiedzać ponownie. Odparł, nie przestając masować. Wiedziałem, że powiesz mi, kiedy będziesz gotowa. Przymknęła oczy i odchyliła głowę w tył, pozwalając, by dalej uciskał jej ramiona. Mój mistrz był Katarem, rzekła cicho. Mistrz Handa. Uczył mnie prawie odkąd sięgam pamięcią. Moi rodzice oddali mnie do zachonu, kiedy byłam małym dzieckiem. Słyszałem, że Jedi nie dbają o więzi łączące rodziny. Obchodzi ich tylko moc, przyznała po chwili zastanowienia. Przyziemne więzi, przyjaciele, rodzina, kochankowie. Tylko rozpraszają umysł uczuciami i namiętnościami. Bane zachichotał. Ten niski, głęboki dźwięk poprzez koniuszki jego palców przeniósł się na skórę Gideon. Namiętności prowadzą na ciemną stronę. Tak przynajmniej słyszałam. Dla Jedi to nie był żart. Zwłaszcza dla mistrza Handy. Katarowie znani są z gorącej krwi. Często ostrzegał mnie i Kiela, mówiąc o niebezpieczeństwach, jakie niesie ze sobą oddawanie się emocjom. Kiel? Kiel Szarni, jeden z padawanów Handy. Często ćwiczyliśmy razem, był tylko rok starszy ode mnie. Też Katar? Nie. Kiel był człowiekiem, z czasem staliśmy sobie bliscy. Bardzo bliscy. Lekkie zwiększenie nacisku palców świadczyło o tym, że Bane dokładnie pojął znaczenie tych słów. Udała, że nie widzi. Kiel i ja byliśmy kochankami, ciągnęła. Wśród Jedi zabronione jest tworzenie takich więzi. Mistrzowie obawiali się, że umysły przyćmią nam niebezpieczne emocje. Naprawdę ci się podobał? Czy była to tylko przekora wobec mistrzów? Zastanawiała się przez chwilę, nim odpowiedziała. Jedno i drugie, jak mi się zdaje, odparła wreszcie. Był raczej przystojny, silny mocą. Zdecydowanie czuliśmy wzajemny pociąg. Bane tylko coś mruknął w odpowiedzi. Przestał masować, ale nie zabrał dłoni z jej karku. Kiedy zostaliśmy kochankami, mistrz Handa szybko to odkrył. Pomimo wszystkich kazań na temat kontrolowania emocji, widziałam, że był wściekły. Rozkazał nam odsunąć uczucia na bok i zabronił kontynuować związek. Bane prychnął wzgardliwie. Naprawdę uważał, że to takie proste? Jedi uważają emocje za zwierzęcą część naszej natury. Uważają, że musimy wznieść się ponad prymitywne instynkty. Ale ja wiem, że to właśnie pasja daje nam siłę. Jedi boją się jej tylko dlatego, że czyni padawana nieprzewidywalnym i trudnym do kontrolowania. Reakcja mistrza Handy sprawiła, że ujrzałam prawdę. Wszystko, w co wierzyli Jedi, było skrzywieniem rzeczywistości, kłamstwem. Zrozumiałam wreszcie, że u mistrza Handy nigdy nie osiągnę pełnego potencjału. Więc odwróciłam się od zakonu i postanowiłam przejść na stronę Sithów. A Kiel Szarni? Bane znów rozcierał jej ramiona, ale teraz jego dłonie wydawały się odrobinę mniej delikatne. Poprosiłam, żeby poszedł ze mną, powiedziała. Dałem mu wybór, Jedi albo my. Wybrał Jedi. Napięcie w dłoniach Bane'a zelżało nieco. Czy on nie żyje? Zaśmiała się. Chciałeś zapytać, czy go zabiłam? Nie, ostatnio kiedy o nim słyszałem, wciąż żył i miał się dobrze. Może zginął na Rusanie, ale jakoś nie czułam potrzeby, by zabijać go osobiście. Więc chyba twoje uczucia do niego nie były tak silne, jak sądziłaś. Gitani zesztywniała. To mógł być żart, ale wiedziała, że w słowach Bane'a tkwi ziarno prawdy. Kiel był wygodny. To prawda, czuła do niego pociąg fizyczny, ale stał się czymś więcej niż przyjacielem głównie z powodu rozwoju sytuacji. Uczyli się razem dzień i noc u mistrza Handy.
pod presją realizacji nierealnych ideałów Jedi. No i doszedł jeszcze stres spowodowany niekończącą się walką na Rusanie. Bane objął dłońmi jej szyję i stanowczo, ale nie mocno, pochylił się i szepnął jej do ucha, aż zadrżała od ciepła i bliskości jego oddechu. Kiedy zdradzisz mnie wreszcie, mam nadzieję, że będzie ci zależało na mnie na tyle, aby spróbować mnie zabić. Zerwała się z krzesła, gwałtownie odpychając jego dłonie i odwróciła się, aby spojrzeć mu w oczy. Przez ułamek sekundy widziała na jego twarzy zadowolenie z siebie, które jednak szybko ustąpiło miejsca trosce i poczucie winy. Przepraszam, Gitani, to był tylko żart. Nie chciałem cię zirytować. Wyjawiłam ci bolesną część mojej przeszłości, Bane, rzekła ostrożnie. Nie chciałabym, żeby ktoś z tego żartował. Masz rację, odparł. Pójdę już. Przyglądała mu się, jak wychodził z archiwum. Wyglądał, jakby naprawdę czuł się winny za to, co powiedział. Jakby sprawiło mu przykrość, że ją zranił. Doskonała sytuacja, aby wykorzystać przewagę emocjonalną, której szukała. Gdyby nie zauważyła tego błysku w oczach. Kiedy zniknął, pokręciła głową, usiłując doszukać się sensu w tej sytuacji. Bane wydawał się ogromnym, zwalistym brutalem. A pod tą łysą czaszką i wypukłym czołem kryły się mądrość i przebiegłość. Wróciła pamięcią do ostatnich 20 minut, starając się określić, kiedy straciła kontrolę nad sytuacją. Zaiskrzyła między nimi tak, jak sobie tego życzyła. Bane nie ukrywał swojego pożądania. Czuła ten żar, kiedy pieścił jej kark. Coś się jednak nie udało w tym starannie zaplanowanym uwiedzeniu. Czy to możliwe, że istotnie coś do niego czuła? Gitani podświadomie przygryzła dolną wargę. Bane był silny, inteligentny, śmiały. Potrzebowała go, jeśli miała wyeliminować Syraka. Ale miał dar zaskakiwania jej. Wciąż stawiał nowe wyzwania i drwił z jej oczekiwań. Musiała przyznać, że mimo wszystko intrygował ją. A może właśnie dlatego, że był taki, jaki był? Bane miał to wszystko, czego nie miał Kiel. Był ambitny, impulsywny, nieprzewidywalny. Pomimo najlepszych intencji, jakaś drobna jej cząstka lgnęła do niego. A to bardziej niż cokolwiek innego czyniło z niego niebezpiecznego przeciwnika.